Panie ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicach Starych pozyskały nowy sprzęt kuchenny. Jest nim kuchnia gazowa, kuchenka mikrofalowa i garnki. Na zakup sprzętu gmina Kościelec pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 4000 zł. Podczas przekazania sprzętu obecny był radny Sejmiku Wielkopolskiego Robert Popkowski. Nasze panie uświetniają drżynki, różnego rodzaju uroczystości. Z tego bardzo, bardzo cieszymy się. No i teraz ten sprzęt na pewno będzie w 100% dobrze wykorzystany. To ja to sam mogę zapewnić, bo znam panie, które są niezwykle zaangażowane w imprezy. Co roku organizują Dzień Dziecka, spotkania integracyjne dla miejscowości Dąbrowice Stare. I muszę powiedzieć, że na nie zawsze można liczyć. Także bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie tutaj dla tej organizacji, ale również dla innych, które dla których ta pomoc była w tym roku. Także bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Panie Wójcie, drogie Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, jest mi niezmiernie miło, że po raz wtóry jestem u Was. Dobrze, że spotkamy się w takiej sytuacji, że to jest okres dożynkowy faktycznie i sprzęt, który przekazały tutaj środki Ministerstwa Sprawiedliwości na to, abyście mogły rzeczywiście uświetnić takie uroczystości, chociażby jak dożynki tegoroczne. Jest niezmiernie miło, że mogę z Wami współpracować. Ja chciałbym podziękować Panu Wójtowi za współpracę, bo współpracuje nam się bardzo dobrze i jeżeli ja Pana Wójta przypilnuję, a Pan Wójt mnie przede wszystkim przypilnuje, to z pewnością nasza organizacja i działanie na rzecz całej gminy będzie jeszcze lepsza. Panie Wójcie, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie. Sprzęt przeszedł już chrzest bojowy, bowiem Sołectwo Dąbrowice Stare było współorganizatorem tegorocznych dożynek gminnych.